Nowy kandydat Koalicji Obywatelskiej pojawił się na rynku, gdzie odbył się krótki briefing prasowy. Wizyta Rafała Trzaskowskiego w Rybniku to nie przypadek. To właśnie tutaj postanowił rozpocząć swoją kampanię wyborczą. Jak podkreślano, z tego miasta pochodzi rodzina jego żony. W swoim krótkim wystąpieniu przyznał, że przyjechał porozmawiać w gronie samorządowców o sytuacji panującej na Śląsku. Przyjechaliśmy przede wszystkim, żeby porozmawiać z samorządowcami o tym, w jaki sposób inne miasta Polski mogą wykonać pewien gest solidarności, dlatego że wszyscy wiemy, że dzisiaj sytuacja na śląskich kopalniach jest bardzo trudna, jeżeli chodzi o koronawirusa. Ja znam moich przyjaciół tutaj na Śląsku, samorządowców, cieszę się, że tutaj ze mną są. I wiem, że oni sobie w tej trudnej sytuacji radzą i poradzą, ale my chcemy wykonać pewien gest solidarności, zastanowić się, w jaki sposób możemy pomóc. Czy jest konieczność pomocy, jeżeli chodzi o środki zabezpieczenia osobistego. Chcemy porozmawiać o tym, co nas wspólnie nurtuje, czyli w jaki sposób w tych trudnych czasach zapewnić przede wszystkim bezpieczeństwo i zdrowie. Głos zabrał także Zygmunt Frankiewicz. Były wieloletni prezydent Gliwic, senator i jednocześnie prezes Związku Miast Polskich. Porozmawiamy również, jak pomóc Rafałowi Trzaskowskiemu wygrać te wybory. Dla samorządu jest to ważne, gdyż samorząd w tej chwili, niezależnie od pandemii, jest w bardzo trudnej sytuacji. Liczymy na to, że jeżeli Rafał zostanie prezydentem, to i samorządy na tym skorzystają. Stąd będziemy apelowali do naszych koleżanek, kolegów, aby udzielili kandydatowi wsparcia. Ze względu na sporą ilość przybyłych mieszkańców, organizatorzy postanowili skrócić spotkanie. Po krótkim wystąpieniu samorządowcy z województwa śląskiego wraz z nowym kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rzeczpospolitej Polski udali się do Urzędu Miasta w Rybniku na zaplanowane wcześniej rozmowy. Rafał Trzaskowski na pożegnanie dodał: Śląsk to są najtwardsi ludzie. Bez was byłoby nam naprawdę niesłychanie ciężko. Pamiętajcie, że wszystkie miasta Polski zawsze będą z wami solidarne. Nie pozwolimy dzielić ludzi i pamiętajcie, że są tacy gorole, którzy was rozumieją i was szanują.